Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii informacyjno-instruktażowych dotyczących komputera MPE V6 do rowerów elektrycznych. To jest pierwszy odcinek z serii, którą będę prowadził według instrukcji obsługi do komputera MPE V6, czyli takie, jakie są działy główne w instrukcji, takie będą filmy instruktażowe. To jest pierwszy odcinek, czyli informacje ogólne, funkcje komputera MPE i moduły, z których się składa i do jakich pojazdów można je zamontować. Tutaj już mam przygotowane moduły, mam przygotowany rower elektryczny. To jest konwersja roweru zwykłego na elektryczny na bazie Kelly's Madman, tak zwany Minion. I na tym rowerze mam zainstalowany cały system MPE i pokażę Wam, jak on tutaj działa i jak jest zainstalowany. Zanim przejdę dalej, pozwólcie, że otworzę skrzynkę Miniona i pokażę Wam, co się znajduje w środku. OK, mamy otwarte, więc tak wygląda wewnątrz skrzynki. Pokażę Wam z bliska. Oczywiście to wielkie to jest bateria z BMS-em. Tutaj mamy sterownik. To jest sterownik z Subwoton SVMC72045 w zmienionej przeze mnie obudowie po to, aby była mniejsza i żeby mi się tu ładnie mieściła. No i mamy czujnik prądu Power PCB od MPE oraz płytę główną MPE. Tutaj widzimy wszystkie podłączenia. A więc czym jest komputer MPE? MPE to jest urządzenie, które wpinamy pomiędzy baterię i sterownik naszego roweru elektrycznego. Do samego urządzenia MPE podpinamy takie czujniki jak czujnik kadencji pas, manetkę, czujniki temperatury. Do sterownika podłączamy samą płytę główną MPE w miejsce manetki. I za pośrednictwem właśnie komputera MPE mamy możliwość wpływania na pracę sterownika. Na przykład poprzez dołożenie wspomagania pedałowania pas. Ale zanim przejdę do omawiania wszystkich funkcji, chciałbym Wam powiedzieć, do jakich w ogóle rowerów elektrycznych nadaje się komputer MPE. Otóż komputer MPE nadaje się do wszystkich rowerów budowanych od podstaw. Czy to będzie zwykła konwersja, taka jak właśnie mój rower, czy to będzie typowo ciężka konstrukcja na customowej ramie, nie wiem, Spark, Kariwa, Falcon, to właśnie do takich pojazdów, które sami budujemy od podstaw, komputer MPE będzie idealny. Nie polecam Wam montować komputera MPE do fabrycznych rowerów. Być może pasowałby on do fabrycznego roweru, ale zwróćcie uwagę na to, jak jest podłączony, czyli tutaj potrzebujemy pewne miejsce na podłączenie komputera MPE. W oryginalnych rowerach takiego miejsca po prostu nie znajdziemy. Musielibyśmy sobie dołożyć jakąś puszeczkę, w której po prostu komputer MPE by się znalazł. Dodatkowo często w oryginalnych rowerach nie ma wejścia na manetkę gazu, a posiadanie w sterowniku wejścia na manetkę gazu jest warunkiem koniecznym do podłączenia komputera MPE w taki sposób, aby można było korzystać ze wszystkich jego funkcji. Ważne jest, aby w rowerze, w którym będzie instalowany komputer MPE, było odpowiednie napięcie baterii, maksymalnie 92 V, chwilowo 100, czyli to jest przy bateriach litowo-jonowych maksymalnie 22S i maksymalnie mierzony prąd pobierany z baterii to jest 200 A, także jeżeli rower mieści się w tych granicach, czyli 92 V i 200 A pobieranych z baterii, ma wejście na manetkę gazu, to jak najbardziej komputer MPE będzie do niego pasował. Powiem Wam teraz trochę o funkcjach komputera MPE, których jest naprawdę sporo i myślę, że Was to zainteresuje. Główną funkcją komputera MPE, tak jak już wcześniej Wam powiedziałem, to jest dołożenie wspomagania pedałowania pas do każdego rodzaju sterownika dostępnego na rynku. Czujnik pas, czyli tak on wygląda najczęściej, czyli jest właśnie w tym miejscu zlokalizowany i współpracuje on z magnesami zlokalizowanymi na tarczy, którą umieszczamy na korbie. I w tym momencie, gdy tarcza kręci się, czujnik odbiera sygnały i przekazuje je do komputera MPE po to, aby komputer MPE dozował nam mocą wspomagania. Tutaj jest sterownik Subwoton Mini SVMC72045, który normalnie wejścia na pas nie ma. Dzięki komputerowi MPE jesteśmy w stanie
dołożyć właśnie wspomaganie pedałowania pas do tego roweru. Drugą bardzo ciekawą opcją jest pokazanie pozostałego dystansu na pozostałej baterii. Gdy włączymy system MPE, tutaj na przykładzie wyświetlacza Maxi Color 850C mam pokazane, że w tym momencie przejadę jeszcze 53 km na pozostałej baterii. Biorąc pod uwagę mój styl jazdy z ostatnich 5 km, jest to bardzo przydatna funkcja, dzięki której możemy oszacować faktycznie, ile jeszcze kilometrów zrobimy na pozostałej baterii, bo często jesteśmy, powiedzmy, przyzwyczajeni do zasięgu, ale powiedzmy wokół naszego domu, gdzie na przykład mamy tereny płaskie. Wybieramy się na przykład w góry i w tym momencie zużycie energii jest zdecydowanie inne i nie wiemy, ile jeszcze nam wystarczy tej baterii na ile kilometrów, a dzięki komputerowi MPE, który analizuje na bieżąco moc pobieraną z baterii, będziemy mogli dokładnie oszacować, jak daleko jeszcze zajedziemy na pozostałej baterii. Ten dystans dynamicznie zmienia się podczas jazdy. Tak jak wspomniałem, analizuje ostatnie 5 km. Jeżeli będziemy mocno obciążać napęd, to ten dystans będzie malał, a gdy nagle zaczniemy sobie jechać jednostajnie i łagodnie, to ten dystans będzie nam rósł. Dzięki temu możemy dostosować nasze tempo i moc wspomagania do tego, ile jeszcze zamierzamy kilometrów zrobić. Trzecią funkcją, którą chciałbym Wam przedstawić, jest przełączanie komputera MPE pomiędzy dwoma trybami, zablokowanym i odblokowanym. Domyślnie w stanie dostawy komputer MPE jest tak ustawiony, że włącza się w trybie zablokowanym. Co to znaczy? W trybie zablokowanym nie działa manetka gazu. Mamy 5 stopni wspomagania pedałowania pas. Natomiast te wszystkie stopnie są ograniczone do 250 W i 25 km na godzinę. W tym momencie, tak jak widzieliście, manetka nie działa. Natomiast gdy zaczniemy pedałować, to napęd się włączy. Aby przejść do trybu odblokowanego, wystarczy przycisnąć skrót klawiszowy, zniknie nam ramka z stopnia wspomagania i w tym momencie mamy już odblokowany rower, w którym działa manetka gazu, a moc jest taka, jaką ustawimy. Oczywiście wszystko Wam prezentuję na przykładzie tego wyświetlacza, jest mi łatwiej to pokazać do kamery, gdyż tutaj wyświetlacz jest zdecydowanie mniejszy, natomiast dokładnie te same funkcje, które realizuję za pomocą tego wyświetlacza, można zrealizować za pomocą tego małego wyświetlacza. I tak samo wszystkie informacje dodatkowe, takie jak możemy zobaczyć na ekranach statystyk, czyli czas w ruchu, dystanse całkowite dzienne i pozostałe, prędkości średnia i maksymalna, napięcie baterii, prąd aktualny, maksymalny. Wszystkie te informacje tak samo możemy wyświetlać sobie na małym wyświetlaczu, przełączając poszczególne ekrany. I też tutaj widzimy dystans pozostały, poziom naładowania baterii i możemy zmieniać stopnie wspomagania. W komputerze MPE mamy bardzo dużą możliwość dostosowania konfiguracji do własnych potrzeb. Tutaj możemy bardzo dużo parametrów zmieniać, na przykład na przykładzie konfiguracji pas. Możemy sobie dla każdego stopnia, mamy ich 5, dla każdego stopnia z osobna ustawiać moc wspomagania, prędkość wspomagania. Mamy możliwość ustawienia sobie tak zwanego pas boost, czyli wzmocnionej mocy startowej, która to pomoże nam rower rozpędzić podczas ruszania i pomoże nam przywrócić rower do prędkości, gdy przyhamowaliśmy. Ona się aktywuje za każdym razem, gdy zaczynamy kręcić korbami od zera i możemy ustawić sobie limit prędkości, do której takie wzmocnienie mocy startowej jest aktywne. Także samych ustawień całego urządzenia jest bardzo dużo. Mamy tu około 100 ustawień, także możemy sobie dowolnie ustawiać wspomaganie pedałowania pas. Dowolnie możemy sobie konfigurować działanie manetki gazu, na którym stopniu wspomagania ma działać manetka, na którym stopniu ma działać pedałowanie, wspomaganie pedałowania pas i
Możemy sobie to wszystko dowolnie ustawiać. Mamy dwa odczyty temperatury, dzięki którym możemy ustawić sobie zabezpieczenie termiczne, czyli możemy sobie na przykład monitorować silnik i sterownik i nie dopuścić do przegrzania tych urządzeń poprzez właśnie limitowanie działania całego systemu w zależności od temperatury i po przekroczeniu danej temperatury system odcina napęd poprzez odcięcie manetki, które wchodzi do sterownika. W systemie MPE mamy aktywny tempomat, który możemy załączyć nawet na postoju, wówczas rower będzie nas wspomagał. Rower będzie nas wspomagał przy tym, gdy na przykład idziemy obok roweru i pchamy go. Tempomat jest aktywny, co znaczy, że nawet w takich sterownikach jak Subwoton on utrzymuje prędkość. On non-stop dodaje lub odejmuje manetkę gazu po to, aby utrzymać zadaną prędkość. Także jest to bardzo ciekawa funkcja i na pewno niejednemu z Was się przyda. Gdy tempomat jest już aktywny, to poprzez przytrzymanie plusa zwiększamy prędkość o 2 km, a poprzez przytrzymanie minusa zmniejszamy prędkość. Oczywiście cały czas tak samo wszystko jest na małym wyświetlaczu. Funkcji w systemie MPE jest bardzo dużo. Zresztą już pewnie zdążyliście to zauważyć. Nie chciałbym omawiać tych podstawowych, takich jak wskazanie prędkości, badanie dystansu dziennego. To wszystko jest opisane w instrukcji, także odsyłam Was do poczytania, co tam faktycznie jest dostępnego, bo jest tego bardzo dużo. Skupiłem się na tych najważniejszych, jako taka prezentacja wstępna. Teraz chciałbym Wam pokazać, z jakich modułów w ogóle składa się komputer MPE. Tutaj mam przygotowane te wszystkie moduły. Najważniejszym z nich jest płyta główna. To właśnie ona decyduje o tym, jak cały system się zachowuje. Do niej podłączamy wszystkie czujniki. Drugim modułem głównym jest czujnik prądu, połączony też z doprowadzeniem zasilania do płyty głównej. Mamy trzy rodzaje czujników prądu. Mamy dwa wyświetlacze, które mogą nam prezentować wszystkie dane na kierownicy tak naprawdę, ale nie jesteśmy ograniczeni tylko do wyświetlaczy, możemy w ogóle wyświetlacze nie montować, możemy wtedy, to są moduły opcjonalne te wszystkie, które tutaj leżą. Dodatkowo mamy moduł MPE-BT, który potrafi połączyć nasz komputer MPE z naszym smartfonem i wówczas nie potrzebujemy żadnego wyświetlacza, możemy sterować wszystkimi funkcjami komputera MPE z poziomu smartfonu. Do aktualizacji oprogramowania przydatne są programatory, to jest programator uproszczony, który służy tylko i wyłącznie do zaprogramowania płyty głównej, gdyż jego wpinamy o tutaj w to gniazdo. A ten programator plus ten moduł, który jest razem jako całość nazwany programatorem uniwersalnym, pozwoli nam na zaprogramowanie płyty głównej oraz wyświetlacza 850C do wyświetlacza MaxiColor 850C. Czyli taki wyświetlacz możecie kupić we własnym zakresie skądkolwiek, bo to jest uniwersalny wyświetlacz do napędów w rowerach elektrycznych i dzięki temu programatorowi możecie go sami przeprogramować na system MPE do postaci MaxiColor 850C. To co tutaj jeszcze mam, to jest przedłużka gniazda, które znajduje się w zewnętrznej części komputera MPE po to, żeby na przykład móc umieścić sam komputer w jakimś ciasnym miejscu bez dostępu do tego gniazda i dzięki temu kabelkowi możemy nadal korzystać z programatora uproszczonego, który tym razem już podłączymy sobie tutaj lub tutaj wpinamy moduł MPE-BT do komunikacji ze smartfonem. Także to są wszystkie moduły systemu MPE. Jeszcze raz płyta główna, czujnik prądu, wyświetlacz lub moduł MPE-BT. I opcjonalnie to wszystko programatory i przedłużka. Moduł MPE-BT też jest opcjonalny, nie wchodzi w skład zestawu standardowego. Gdy kupujecie zestaw standardowy, to macie płytę główną, czujnik prądu i jeden z wyświetlaczy lub jest też taki zestaw, gdzie zamiast wyświetlacza jest właśnie moduł MPE-BT. Tak jak wspomniałem wcześniej, czujniki prądu są trzy. Są one, różnią się one wtyczkami i sposobem podłączenia.
To jest moduł 90-amperowy, to jest moduł 180-amperowy, to jest moduł 200-amperowy. Moduły 90-amperowe i 180-amperowe różnią się od siebie, pomimo tego, że wyglądają identycznie. Mają tak samo wyprowadzone złącza XT90, ale różnią się od siebie tym, że w module PowerPCB 90-amperów te tory wtyczki, mamy dwa, są wykorzystane osobno na plus i minus baterii, a w module 180-amperowym obydwa te tory są połączone i są tylko do plusa baterii. Dzięki temu podwoiliśmy nośność prądową złącza XT90 i jest ono teraz możliwe do 180-amperów. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. W module 90-amperowym mam tutaj 5 cienkich przewodów, a w module 180-amperowym mam 3 przewody. Te 3 przewody, które są tutaj, to są przewody służące do komunikacji płyty głównej z samym czujnikiem prądu. Natomiast dodatkowe 2 przewody, które mam w PowerPCB 90-amperów, to są plus i minus baterii, przekazane właśnie z tych dwóch złącz na cienkie przewody, po to, aby nam było łatwiej podłączyć je do płyty głównej. I jeżeli zdecydujecie się na wersję PowerPCB 180 z racji tego, że przez ten moduł nie jest puszczony minus baterii, to też nie wyprowadzałem już tego zasilania w żaden sposób, ani plusa na te cienkie przewody. Dlatego mając moduł PowerPCB 180 musicie plus i minus baterii doprowadzić cienkimi przewodami we własnym zakresie. Natomiast jest taki moduł PowerPCB 200A bez złącz. On ma tutaj wyprowadzone grube przewody 8 AVG, silikonowe, elastyczne. I tutaj zarówno mamy plus i minus. Minusa nie musimy podłączać, jeżeli nie chcemy. Plus jest bardzo ważny, bo na plusie mamy dokonywany pomiar prądu. Natomiast właśnie dzięki temu, że też można podłączyć minus, to dodatkowo właśnie w tych cienkich przewodach, jest ich też 5, mamy również plus i minus baterii. Także w każdym z tych trzech modułów sam czujnik prądu jest identyczny, który może zmierzyć aż 200 A. Natomiast ich nośność prądowa wynika tylko i wyłącznie z tego, że mamy ograniczenia na złączach. Tutaj złącz nie ma, więc nie podawałem żadnego ograniczenia. Jest maksimum tyle, ile sam czujnik prądu może obsłużyć, czyli 200 A. Do każdego zestawu oczywiście jest dołączona instrukcja obsługi oraz schematy podłączeń. Schematów podłączeń jest kilka, będę je omawiał w kolejnych filmach. Do instrukcji również dołączone są tabelki z wszystkimi parametrami konfiguracyjnymi i wartościami, jakie powinny przyjmować domyślnie oraz jaki zakres tych wartości możemy tam w ogóle wpisać. W zestawie również dostajecie opaski kablowe oraz śrubokręcik, który służy do kręcania przewodów do płyty głównej. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Kliknijcie ten dzwoneczek, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia o kolejnych filmach z tej serii. Jeżeli macie kogoś znajomego, kto ma rower elektryczny, a nie ma jeszcze systemu MPE, podeślijcie mu ten film, może go to zainteresuje. Śledźcie też nasze działania w naszych social mediach. I dołączcie też do naszej grupy eBikelowcy na Facebooku. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!